Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Muszę zrobić korektę do ostatniej lekcji, bo już dwie osoby mnie upomniały pod filmem w komentarzach i jak się okazało, mają rację. Chodzi o nazwy tych kwiatuszków, co mi rosną na działce. Ja myślałem, że to są mlecze, stąd podałem wam nazwę South Thistle. Okazało się, że to nie są mlecze, tylko mniszek pospolity, zwany też lekarskim. I jest to, słuchajcie, Dandelion. Więc nie South Thistle, tylko Dandelion. No ale tamta lekcja była też wartościowa pod tym względem, że przynajmniej nauczyliście się, jak jest maciora czy locha. A jak wyczytałem, wiele osób to myli, właśnie te kwiatki nazywając to mleczem, gdyż w tym prawdziwym mleczu i w tym po przekwitnięciu te pojawiają się te tak zwane dmuchawce. A te dmuchawce, słuchajcie, no jeszcze nie ma, żaden nie przekwitnął. Te dmuchawce to się, słuchajcie, nazywają Dandelion Clock, jeżeli jeden. Clock tak jak zegarek. No i powiem szczerze, że sam nie wiedziałem, że to się tak nazywa, no ale zacząłem czytać, skąd się to wzięło. No i wzięło się to stąd, że jak się dzieci bawią i dmuchają, i żeby zdmuchnąć wszystkie te dmuchawce, te nasiona, no to trzeba ileś tam razy dmuchnąć i tyle razy, ile dziecko dmuchnie, no to tyle, taka jest niby godzina, tak? Czyli jak dziecko dmuchnęło 3 razy, żeby zdmuchnąć wszystkie nasiona, no to niby godzina 3. Dzięki, trzymajcie się.